Oddano drugi etap z trzyetapowej inwestycji drogowej w gminie Przeciszów. W środę 28 lipca wicestarosta Paweł Kobielusz, członek zarządu Jerzy Mieszczak i wójt gminy Przeciszów Tomasz Kosowski podpisali odbiór 2,5-kilometrowego odcinka traktu od mostu na kanale Wisły do stadionu LKS Przeciszowia i szkoły podstawowej nr 2 przy ulicy Podlesie. Inwestycja objęła m.in. wzmocnienie konstrukcji drogi i jej odwodnienie, położenie nowej nawierzchni asfaltowej, wykonanie chodników i ścieżek rowerowych, doświetlenie przejść dla pieszych, montaż wiat przystankowych, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego. Pierwszy etap inwestycji został oddany we wrześniu ubiegłego roku. Obejmował ulicę Leśną od granicy z gminą Oświęcim do mostu na kanale Wisły. Remontowana trasa stanowi bypass dla drogi krajowej nr 44, a także skrót dla kierowców udających się z Zatora do Oświęcimia. Inwestycja jest finansowana przez powiat oświęcimski, gminę Przeciszów i Fundusz Dróg Samorządowych. Wartość całego zadania 14 milionów. Dzisiaj odbieramy tutaj drugi etap inwestycji, który przebiega przez sołectwo Las i Podlesie. Wartość tego etapu zadania 7 milionów. No myślę, że wystarczy na drogę plus na ciągi pieszo-rowerowe popatrzeć i że tak powiem, wszystko jest jasne, że świetny standard. No i myślę, że ułatwi życie mieszkańcom i w tym momencie zabieramy się za trzeci etap tej inwestycji, czyli dojście do DK44 przy Urzędzie Gminy. Planowane zakończenie całościowej inwestycji w listopadzie tego roku, czyli od drogi krajowej 44 do granicy z gminą wiejską Oświęcim, czyli do dworów drugich. Pełny ciąg gotowy, zrobiony i zakończony będzie w listopadzie. Warto w tym momencie wspomnieć, że kolejnym zadaniem dwuletnim, które realizujemy i będzie zakończone we wrześniu, to jest ulica Kolbego, również duża dwuletnia inwestycja, wartość zadania 7 milionów złotych. To z kolei miasto Oświęcim, myślę, że również ciąg tej drogi ułatwi komunikację mieszkańcom, jak i również będzie dość pomocny dla ruchu tranzytowego.